Gościem portalu Radomsko24 jest dzisiaj Tadeusz Olczyk, koordynator i współorganizator kolejnych radomszczańskich Dni Rodziny. Zapraszamy do oglądania tej rozmowy. Dzień dobry, witam, to portal Radomsko24, Irek Staszczyk, witam Państwa, witam dzisiaj mojego i Państwa gościa Tadeusz Olczyk, witam serdecznie. Witam Pana Redaktora, witam Państwa. Współorganizator, koordynator radomszczańskich Dni Rodziny. Te Dni Rodziny dzisiaj, właśnie inauguracja, rozpoczęły się o godzinie 18, 3 czerwca, ale potrwają bardzo długo i chyba takim pozytywnym symptomem jest ta informacja, że po 2 latach przerwy z powrotem radomszczańskie Dni Rodziny wracają do naszego miasta, są w naszym mieście. W tym roku to będzie 21. edycja. Powiem tak, że jest to nieukrywalna radość z powodu tego, że po tych 2 latach pandemii ta wspólnota, bo ja tak nazywam ten komitet organizacyjny, który tak brzmi może oficjalnie, ale to jest dla mnie to jest taka wspólnota realna, żywa ludzi, którzy pragną te dni organizować. Tak jak tutaj pan redaktor mówi, jestem jakimś koordynatorem tych dni, ale w organizacji dni włącza się praktycznie całe miasto, żeby tu już nie wymieniać w szczegółach, ale życzliwość samorządów i miejskiego, i powiatowego, i wielu instytucji radomszczańskich postanowiło, że po tych 2 latach będziemy organizować Dni Rodziny. Zapał był. Zapał, powiem, że bym powiedział, że jeszcze jest większy zapał w tym roku niż w latach poprzednich, bo jednak jest jakaś tęsknota, pragnienie, odnowienie tej wspólnoty właśnie w ten sposób czynnie organizując coś. Hasło tegorocznych Dni Rodziny brzmi: miłość rodzinna powołaniem i drogą do świętości. Jakby rozwinąć to hasło? Dlaczego takie hasło? No właśnie. Powiem tak, to jest takie bardzo oficjalne i zarazem piękne hasło. A dlaczego oficjalne? Dlatego, że właśnie w tej chwili w Kościele kończy się praktycznie rok rodziny, który został ogłoszony przez papieża Franciszka już 2 lata temu i w tym roku w czerwcu będzie koniec. I ten rok rodziny zakończy światowe spotkanie rodzin w Rzymie, które będzie miało miejsce pod koniec czerwca tego roku. I hasłem tego światowego spotkania rodzin w Rzymie będą właśnie te słowa: miłość, rodzina, powołaniem i drogą do świętości. I myśląc o organizacji radomszczańskiej rodziny, chciałem, powiedzmy, konkretnie nawiązać do tego spotkania, które się odbędzie w Rzymie. A zresztą papież Franciszek i Kościół wręcz jakby zachęca diecezje, parafie, kościoły lokalne w całym świecie, żeby właśnie w czasie roku rodziny organizować kongresy, czy spotkania, czy jakieś, powiedzmy, czas poświęcony rodzinie. I to jest, i jeszcze raz powiem, to hasło jest hasłem spotkania rodzin w Rzymie. A dlaczego takie, rozwijając, można powiedzieć, wchodząc w myślenie, w myśl papieża, to właśnie powołaniem małżonków jest, powołaniem osób świeckich jest małżeństwo generalnie. I właśnie to powołanie ma dążyć do tego, żeby właśnie małżeństwa były święte, żeby małżeństwa były doskonałe w komunii. Wiemy, jaka rzeczywistość jest, ale jednak to pragnienie jest tego, żeby były dobre, święte. A ja wrócę do tej rzeczywistości, o której pan wspomniał, bo mówimy rzeczywistość. Ta rzeczywistość jest też w takich ciemnych kolorach. Czy w chwili obecnej nie przeżywamy kryzysu rodziny? Nie ma kryzysu rodziny? Myślę, że... Czy nawet, powiem więcej, kryzysu wiary? Myślę, że jest kryzys małżeństwa i rodziny. Ja to obserwuję od 30 prawie lat, kiedy tu mieszkam w parafii świętej Marii Magdaleny i pamiętam, jak był przepełniony kościół młodymi małżeństwami, które wtedy w przybudówce się nie mieściły. W tej chwili wiemy, jaka jest rzeczywistość. Wiem z drugiej strony, jak wiele tych małżeństw, które kiedyś
kiedyś widziałem, widzieliśmy, w tej chwili już ich nie ma, bym powiedział. Może warto zadać sobie pytanie, z czego to wynika? Myślę, że podstawą jest, tak jak tutaj pan rektor powiedział, podstawą jest wiara, jest upadek tutaj jakiś, powiedzmy, wartości religijnych. Wartości, tak. Ale kogo to jest wina? Oj, to jest, myślę, że to jest temat bardzo złożony, bo to na to wpływa wiele czynników i to jest, i tutaj trudno byłoby... No dobrze, ale czy nie można powiedzieć otwarcie, że w dużym stopniu to Kościół ma na to wpływ? No. Też? W jakimś stopniu. Wszyscy jesteśmy tym Kościołem jesteśmy, nie? I tutaj po prostu myślę, że odciąganie od wiary, od jakiejś wyższej wartości jest w różnych płaszczyznach tutaj nas, nie? Możemy powiedzieć, co wybieramy, czy bardziej być, czy bardziej mieć, nie? Co nas pociąga tutaj, no, tak jak mówię. No. Sądzę, że okazją do chyba takich dyskusji na ten temat, który teraz podjęliśmy, to będą te radomszczańskie Dni Rodziny, bo przewidziano wiele uroczystości, nabożeństwa, wydarzenia sportowe, spotkania autorskie, również festyny i debaty. Dlatego teraz może skupmy się na samym programie, bo to jest prawie 2 tygodnie, drodzy Państwo. Ja mam tu przed sobą tak zwaną, jak ja to określam, zawsze ściągę, to aż tak dużo jest, to jest cały, nawet nie cały program Radomszczańskich Dni Rodziny. Tak jak nieraz spotkaliśmy się, rozmawialiśmy na temat Radomszczańskich Dni Rodziny, tak dzisiaj powtórzę to pytanie. Co z tego grubego wachlarza propozycji programowych warto wybrać, na co się udać, bo to zależy od indywidualnego wyboru, prawda? Ale co pan by polecił? Myślę, że tak. No tak jak tutaj wspomniałem o tych rekolekcji małżeńskich, które trwają. Uroczystości związane z, powiedzmy, religijne, tak jak msza święta, tutaj no, rozpoczęcie mszy świętej w kolegiecie świętego Lamberta 5 godziny 16 i właśnie to konferencja, czy ta katecheza, która będzie właśnie w kościele świętego Lamberta, będzie bezpośrednio nawiązywała do hasła tegorocznych Dni Rodziny. Czytanie Radomszczan, które jest już stałym, bardzo tutaj punktem. Znanym i punktem życzliwie włącza się w to czytanie, włącza przedstawiciele całego społeczeństwa radomszczańskiego i właśnie to też będzie nawiązanie do tego, co papież Franciszek napisał właśnie w adhortacji posynodalnej o rodzinie Amoris Laetitia. Przepiękny hymn o miłości świętego Pawła, tylko nie hymn, tylko komentarz papieża Franciszka do tego hymnu. Będzie czytane. Warto by było posłuchać, wsłuchać się i spróbować żyć tym, co papież Franciszek pisze właśnie o tym hymnie miłości. Panie redaktorze, tych punktów jest bardzo wiele i zachęcam do skorzystania z zaproszeń, ulotek i tak dalej. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, która jest w tym roku bezpośrednio nawiązuje do sytuacji, która jest w świecie. W świecie wojny na Ukrainie. W wojnie na Ukrainie. I Marsz dla Życia, który będzie po mszy świętej, tej inaugurującej Dni Rodziny w Lambercie. Około 17 wyjdzie ten marsz. Ale kiedy to, którego to będzie? 5 czerwca. 5 czerwca. Na ten marsz tutaj bym pragnął bardzo serdecznie zaprosić nie tylko małżeństwa i rodziny radomszczańskie, ale ja już tu powtarzam w różnych mediach, małżeństwa, które są, czy może matki z dziećmi, bo takich jest najwięcej, z Ukrainy. Serdecznie zapraszam, żeby również tutaj z nami, bo bezpośrednio będziemy nawiązywać w tym marszu do tych rodzin i do, które są tutaj w Polsce. A jeszcze powiem dlaczego, bo chciałbym, żeby ten marsz miał taki wymiar jeszcze taki, powiedzmy, charytatywny, żebyśmy ofiarowali coś siebie
inwestując w wózek dla ciężko chorej 18-letniej Tatiany. Czyli to będzie Tatiany. Zbiórka będzie tak. pieniężna, ale podczas tej mszy świętej. Po mszy świętej będzie w czasie tego marszu będzie taka zbiórka, w której będziemy zbierać pieniądze na wózek, wózek. Czyli przejście ze świętego Lamberta do Marii Magdaleny. Tak, tak. 5 czerwca, godzina 17, to po mszy i wtedy będzie odbywała się ta zbiórka, tak? Tak? Ile tych pieniędzy jest potrzebne na ten wózek? Z tego, co wiem, to jest taki wózek, taki około 1700 zł. Nie są to olbrzymie pieniądze, ale potrzebna jest ta pomoc. Dziewczynie, która chciałaby normalnie funkcjonować i musi mieć opiekuna, który będzie ten wózek prowadził. Chyba również 5 czerwca, bo ja tu też patrzę jeszcze w ten program, bo można chyba polecić, bo trzeba brać pod uwagę również godziny, w których te wszystkie imprezy są organizowane. To jest w ciągu całego tygodnia, także trudno sobie znaleźć czas wolny, jeżeli ktoś pracuje. Ale z pewnością z zainteresowaniem powinny cieszyć się te imprezy, które są w godzinach popołudniowych. Tak. 17, 18, 19 i o godzinie 19 chyba 5 czerwca koncert Małego Chóru Wielkich Serc z Łodzi w Miejskim Domu Kultury. Szczególnie pragnąłbym ten chór polecić Państwu i młodym radomszczanom i w średnim wieku i myślę, że seniorzy również dopiszą. Chór składa się z około 50 dzieci w wieku od 5 do może 15. Chór ma przepięknie śpiewa i tańczą i chór, który ma już 25-letnie doświadczenie właśnie sceniczne, tak bym powiedział. Warto by było ten chór tutaj. A to jest obejrzeć. Chór pod patronatem jakiejś parafii łódzkiej? Chór prowadzi właśnie taki znany franciszkanin, ojciec Piotr Klesz. O tyle bym powiedział. Również będą spotkania rekolekcyjne ksiądz Piotr Hernoga. To jest chyba parafia świętej Marii Magdaleny. Tak jest. Czyli rekolekcje będą zarówno w parafii świętego Lamberta, to znaczy ta część, Marii tak Magdaleny? Powiem, liturgiczna będzie w parafii świętej Marii Magdaleny, a część jeszcze taka formacyjna, spotkania będą w szkole podstawowej numer 9. A co może pan powiedzieć o Randce małżeńskiej w kinie Za rogiem? To film. Tak, to jest taki stały punkt. Te randki, wiem, że cieszą się popularnością. Idea jest taka, żeby małżonkowie z sobą wyszli. Poczuli się jak narzeczeństwa, nie małżeństwo? Żeby właśnie może sobie przypomnieli właśnie czas, kiedy chodzili właśnie będąc narzeczonymi, żeby ten czas wrócił piękno, żeby była jakaś ta miłość odnowiona i tak dalej. Ten przypływ, tak jak mówię, zawsze przypływ świeżych uczuć. Będzie randka w Panaceum Fitness Club, będzie randka w naszym radomszczańskim basenie nowym. Oczywiście też nie wiem, czy jeszcze są bezpłatne wyjściówki, ale być może, że są na właśnie też w ramach tej randki małżeńskiej na Halkę, która będzie retransmisja opery narodowej Halka Stanisława Moniuszki 9 czerwca o godzinie 19. Nie pomyliłem się, 8 czerwca. I tam też były wyjściówki dla małżonków. Ja jeszcze chciałbym dopytać, bo tu na samym początku powiedział pan, że to jest taka wspólnota, która pracuje, która przygotowuje, bo to jest jednak sporo zaangażowania musi być i sporo pracy wkładacie w to. Ile osób nad tym co roku pracuje? Panie rektorze, ja bym musiał tutaj wymieniać, powiedzmy. Nie, ale tam 10, 12, 15, na pewno 20. Tak, na pewno tak. No, dyrektorzy placówek kulturalnych, oświatowych, MOS i w jakimś tam stopniu się, no też jak najbardziej. No, to tak jest, proboszczowie parafii, czy tutaj ukłon w stosunku. Trzeba ich namawiać, czy to jest raczej nie, takie spontaniczne właśnie to, co, podejście? To, co powiedziałem wcześniej, czuję wielką, wielką sympatię, wielką życzliwość, zaangażowanie. Bardzo to jest miłe, sympatyczne i owocne, bym powiedział, bo tak. Czyli jeżeli ktoś ma tylko ochotę i takie pragnienie, może uczestniczyć tam w te wszystkie
Wszystkie imprezy związane z Radomszczańskimi i Dniami Rodziny są oczywiście bezpłatne. Bezpłatne, tak, 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 oczywiście. Znaczy, powiem tak, no, wstęp na halkę jest biletowany, tak, tak, oczywiście to jest inna, to jest inna tutaj po prostu rzeczywistość, to jednak to są ceny tej retransmisji, bo to jest retransmisja z teatru z Wiednia, ale tak jak tutaj wspomniałem, dla chętnych były małżonków, były za 10 par małżeńskich, które w odpowiednim czasie się, być może, że już tych wyjściówek nie ma, być może, że są. Czyli można powiedzieć, że Radomszczańskie 21. Radomszczańskie Dni Rodziny zostały już rozpoczęte, potrwają do 12-13 to znaczy, czerwca. To znaczy, powiem tak, tak oficjalnie, proszę Państwa, to te uroczystości kończy procesja jadwiżańska ku czci patronki miasta świętej Jadwigi, królowej Polski. Znamy tą procesję, bo to już też jest 21. będzie. Procesja będzie przebiegać z parafii świętego Lamberta przez miasto, te trzy stacje znane przy Urzędzie Miasta, przy szkole, przy pierwszym liceum ogólnokształcącym, przy przychodni i kończy procesja się w parafii świętej Jadwigi, barwna, kolorowa, w której biorą udział przedstawiciele władz, miasta, powiatu Radomszczanie. I tak dalej. Radomszczanie, krótko mówiąc. Ale jeszcze jest taki punkt, który też polecam szczególnie tym, którzy trwają na modlitwie różańcowej. To już jest już tradycja nabożeństwo fatimskie w parafii świętej Marii Magdaleny przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Tym razem prowadzi to nabożeństwo, co jest też dla nas, powiedzmy, jakieś tutaj dla Radomszczan wyróżnienie. Ksiądz Dawid Kwiatkowski jest obecnie moderatorem krajowym domowego kościoła, który przez kilka lat był w Radomsku. Czyli można się z nim spotkać. Można się. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. To była rozmowa na portalu Radomsko 24 z panem Tadeuszem Olczykiem, a rozmawialiśmy o Radomszczańskich Dni Rodziny, które już dzisiaj właśnie w piątek 3 czerwca się rozpoczęły. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na nasze kolejne spotkania. Do usłyszenia i do zobaczenia.